Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o Bitcoinie, który spada do okolic 200 tysięcy, jak i o USDC, czyli stablecoinie giełdy Coinbase, który spadł tutaj o minus 13% na Krakenie. Obecnie znajduje się w okolicach spadku minus 8,5% od tak zwanego PEGA, czyli poziomu utrzymania w stosunku 1 do 1 z dolarem amerykańskim, czyli USDC do dolara amerykańskiego. Warto tutaj od razu dodać, że USDC był tokenem uważanym za bardzo stabilny. Nie było historycznie takiego oderwania od PEGA i to oderwanie bardzo mocno naraża wszelkie projekty, które trzymają swoją wartość w poolu związanym z USDC. One tracą w okolicach 10% dzisiaj, a chwilowo 13%. W Polsce takim przykładem projektu, który trzyma pool w USDC, jest projekt BigSB Rafała Zaorskiego, czyli ten słynny token autorski, token osobisty. Także tutaj, skoro oni mają serwis newsowy, a nie potrafią zabezpieczyć swojego pula, tylko narażają go na takie ryzyko DPEG-u, no to pytanie w ogóle, po co tworzyć takie serwisy newsowe, gdzie nie ma w ogóle takich newsów, które umożliwiłyby takie zmniejszenie tego ryzyka. Bo jeśli sytuacja się pogorszy, no to niestety, ale tutaj dojdzie do bardzo istotnej utraty wartości. Ale to omówimy w drugiej części nagrania. Przejdźmy teraz do sytuacji związanej z Bitcoinem. Tu zauważcie, że Bitcoin spadł z poziomu 25 tysięcy do poziomu poniżej 20 tysięcy. Ale co do tego spadku, to trzeba było się ewakuować, redukować, kiedy przekroczyliśmy tutaj tą krawędź największej korekty i cały dzień handlowaliśmy poniżej, czyli tutaj w rejonie 22 tysięcy. To oczywiście każdy widzi, że tu mieliśmy swing wzrostowy, zostało to złamane, także już jest to historią. Teraz przejdźmy do tego, co może się wydarzyć aktualnie, ponieważ dostaję pytania na ten właśnie temat. Co do mnie, to ja osobiście już z Bitcoina zrezygnowałem dokładnie w tym momencie, kiedy Ethereum lepiej zaczęło się zachowywać od właśnie Bitcoina pod względem rozgrywania, bo oczywiście na spot nadal trzymam Bitcoiny. Natomiast co do rozegrania lewarowanymi instrumentami typu futures, no to rozgrywam je na Ethereum tylko i wyłącznie pod piramidowanie. Wracając do Bitcoina. Tutaj przy poziomie 19500 jest ewidentny strzał popytowy i od tego poziomu właśnie już zrobiona została kontra do okolic 20800, czyli odreagowanie około 1300 dolarów w górę. Przejdźmy właśnie do niższego interwału, do 4-godzinowego, żeby zobaczyć, gdzie dokładnie jest ten strzał popytowy. Wcześniej bardzo dynamicznie tutaj cena przyspieszyła te wzrosty właśnie po przekroczeniu, po wybiciu poziomu 19500. Także wcale nie dziwne, że ten popyt, który tutaj tak wybił te poziomy na 21100, teraz też zareagował. Tutaj jest po prostu cena broniona przez ten strzał popytowy. Jak widać, w okolicach 20800 znowu jest kontra w dół. Natomiast ja bardziej się spodziewam teraz reakcji na 21300, czyli na ten strzał podażowy i na ten tutaj początek ruchu spadkowego, czyli okolice 23200. Te poziomy mogą być tutaj takimi, które będą reagować w znaczący sposób na cenę, ponieważ za nimi stoi duża podaż. Teraz, jeśli już 19500, te okolice są dołkiem, nie pogłębimy tych spadków, no to możemy tutaj odbić
nawet w ramach tego ATR-u swingowego. Sprawdźmy w ogóle, jaki jest zasięg możliwy tych odbić. Czyli tutaj na podstawie tego pierwszego ruchu bierzemy drugi ruch i nadal są to poziomy w okolicach 28 tysięcy. Także jeszcze tutaj ta konsolidacja między 26 tysięcy a 28 tysięcy jest nadal w możliwym rozegraniu. Natomiast sytuacja zupełnie zmieni się, jeśli zejdziemy poniżej 19500 i ten poziom nie wytrzyma, ponieważ dojdzie mniej więcej do możliwości wejścia w taką długotrwałą konsolidację. Z możliwym też zejściem jeszcze poniżej. Także to jest największe ryzyko, jakie stoi za tym właśnie ruchem korekcyjnym teraz. A poziomy do zejścia kolejnego, no to poziomy w okolicach 18100 i 17200. Czyli sam początek tych ruchów wzrostowych, które odbyły się w drugim tygodniu stycznia. Na początku mówiłem, że ja ogólnie z Bitcoina przesiadłem się na Ethereum, a to z tego względu, że Bitcoin przy tej korekcie obecnej, tych styczniowych wzrostów, spadł mocniej, bo o 22,5%, a Ethereum, zobaczcie tutaj spadki 22,5%, a Ethereum spadło słabiej. Sprawdźmy, jak spadło Ethereum. Ethereum analogicznie spadło tutaj o 21 z kawałkiem procenta, także trochę mniej. I tak jak mówiłem, na tych dokładnie tutaj poziomach przesiadłem się na Ethereum co do piramidowania pozycji. Natomiast tutaj ewidentnie trzeba było redukować te pozycje, bo po tych spadkach przebiliśmy to w sposób trwały. Teraz natomiast warto znowu tutaj, według mnie oczywiście, sam to robię, przeorganizować taką piramidę pozycji, bo wcześniej robiłem to z poziomu 1650, 1670 była kolejna pozycja, czyli dwie pozycje w piramidowaniu zostały otwarte, kolejne były oczekującymi, także nie zostały otwarte. Nie było to wejście jedną dużą pozycją na lewarze 1 do 5, tylko było to stopniowe wchodzenie pozycjami. Jak to przeorganizowałem? Przeorganizowałem to w ten sposób, że miałem tutaj dwie pozycje. Tutaj widząc, że nie ma odbicia z tej korekty, jest to bardzo płaska korekta po szybkim spadku. Kąt prosty, może być dalszy kąt prosty w dół, jeśli będą sytuacje stojące za spadkami. No to ewidentnie tutaj trzeba było zredukować te pozycje. I teraz, co ciekawe, warto rozpatrywać ten ruch spadkowy pod względem właśnie tych spadków. No to warto sprawdzić, jakie są w ogóle tutaj korekty w tym ruchu spadkowym. Czyli od samego szczytu sprawdzamy, jakie tutaj odległości pozwoliłyby na najbardziej optymalne spiramidowanie tego ruchu. Czyli sprawdzamy, kiedy nie ma cofnięcia o dwa poziomy w przypadku tej konsolidacji. Tutaj jest cofnięcie o jeden poziom, tutaj też. No i dopiero tutaj jest cofnięcie o dwa poziomy, nawet trzy, nawet cztery poziomy. Jaki jest krok odległości między tymi pozycjami? Sprawdźmy to. Tutaj mamy 69,93, czyli w okolicach 24. Jeśli tak, no to teraz warto też przeanalizować, jak najoptymalniej byłoby znowu przeorganizować ten rynek co do piramidowania pozycji long. I zauważcie, że z obecnych poziomów tutaj piramidowanie co około 24 dolary byłoby najoptymalniejsze. Także też właśnie tak tutaj rozgrywam. Dwie pozycje otwarte, trzecia tutaj, czwarta, piąta, szósta, siódma. Czyli w przypadku już przebicia powrotu powyżej te poziomy tej poprzedniej korekty płaskiej, to będę miał 8 pozycji. I zauważcie, w piramidowaniu jest tak, że wchodząc pierwszą pozycją na lewarze 1 do 1, dokładamy, później mamy 1 do 2, wchodząc z takimi samymi pozycjami, następnie mamy 1 do 3, 1 do 4 i tak dalej. Dochodzimy do 1 do 8. Możemy tutaj na wybiciu zredukować pozycję, wrócić do lewelowania 1 do 1 i znów zwiększać 1 do 2, 1 do 3
1 do 4 i tak dalej. Podsumowując, ta korekta w sumie pozwoli na mocniejsze wejście tutaj w pozycję, bo przyznam, że z tych poziomów, gdy była taka tendencja bardzo powolna wzrostowa, było strach wchodzić. Tutaj z obecnych poziomów jest już większy potencjał do wykonania właśnie tego piramidowania. Bo jeśli ma się powtórzyć ten ATR swingowy, czyli ten zasięg ruchu, no to będzie tutaj to oznaczało, że dążymy do okolic. Obecnie w okolicach mamy zasięg 1960. Także na takim właśnie ruchu można tutaj odpowiednio spiramidować ten właśnie zasięg. Natomiast tutaj w tych konsolidacjach no bardzo ciężko było to rozgrywać. Przejdźmy natomiast do tematu drugiego, czyli utraty stabilności na stablecoinie giełdy Coinbase, czyli USDC. Tutaj dochodzi obecnie do spadku o 9% od tego tak zwanego pega. Mamy DPEG, czyli utratę wartości. I zauważcie, że w całej historii wręcz była sytuacja odwrotna. Tutaj bywało, że też dochodziło do tego TPG-a, ale na większości giełd nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie USDC spadłoby tak znacząco. Bo tutaj na Bitstampie nawet mieliśmy spadki do okolic 81 centów, czyli o 19%. Możliwe, że było to wskutek utraty płynności. Natomiast na USDC do dolaru Tethera nawet chwilowo tutaj doszło do takiego bad ticka, lub nie był to nawet bad tick, spadek do 13 centów. Także to już jest sytuacja niepokojąca, tutaj spadek do 60 centów. I to stawia w złym świetle te tokeny, które trzymają swoje pule właśnie w USDC. Zauważcie, że pod względem kapitalizacji, no to Tether, który chciano shortować, w ostatnich 3 miesiącach market cap Tethera wręcz rośnie. Od połowy grudnia mamy wzrosty z okolic 65 bilionów w nomenklaturze anglosaskiej, w polskich jednostkach z 65 miliardów dolarów do 74. Tutaj dołki były właśnie na poziomie 65. Natomiast co do USDC, no to zauważcie, jak tutaj market cap wygląda, a jest bardzo nieciekawa sytuacja, ponieważ tutaj market cap cały czas spada. Już ta sytuacja, gdzie dochodzi do spadku tego market capu, kapitalizacji, trwa od połowy zeszłego roku, czyli od lipca 2022 roku. Mamy tutaj spadek tego market capu, sprawdźmy w perspektywie ostatniego roku, z jakich poziomów, z okolic 56 miliardów dolarów do obecnie 38 miliardów dolarów. Także znaczący spadek po spadku, praktycznie płaskie odreagowanie. Ogólnie teraz dochodzi do takiej utraty wiarygodności wielu stablecoinów. Tak samo w przypadku BUSD, czyli tokenu naśladującego dolara od giełdy Binance. Tutaj w ostatnim czasie też dużo było na temat tego tokenu i doszło do spadku z okolic 23 miliardów dolarów co do kapitalizacji do okolic 8 miliardów dolarów. Także utrata ponad połowy wartości kapitalizacji. Wróćmy jednak do USDC i zauważcie, że tutaj jest obecnie spadek o 9% od tego stałego poziomu 1 dolara. I to naraża, tak jak mówiłem, wszelkie projekty, które mają pule właśnie trzymane w USDC. Takim bardzo znanym polskim projektem jest BKSB Rafała Zaorskiego. Także dziwię się, skoro stworzył serwis newsowy,
A tutaj tak bardzo naraża wartość swojego tokenu na te zmiany. Tutaj na 5-minutowym nie ma płynności, żeby sprawdzić nawet wykres, ale już na dziennym widać ten spadek jest związany z tym, że USDC traci 9% pod względem właśnie tego poziomu kapitalizacji. Po odbiciu tutaj spadek jest związany właśnie z USDC, a w poolu z USDC nie widać praktycznie tego dzisiejszego spadku. Także zauważcie, wszystko to poprzez nie do końca przemyślaną strategię tokenomii i zabezpieczenia środków. Także głośno tutaj krzyczeli o shortowaniu Tethera, USDT, a teraz ktoś shortuje ich ukochane USDC. I to początek tego shortowania. Czy jest to chwilowa akcja, czy też tutaj będzie to trwałe? Według mnie, niestety, ale będzie to trwałe z tego względu, że jednak Coinbase jako giełda straciło na ostatnich sytuacjach związanych z upadłościami wielu firm, które były zaangażowane w krypto. A Coinbase trzymało tam jako giełda swoje środki. Także każdy o tym wie, ile tych funduszy było. Tether nigdy nie ujawnił dokładnie stanu swojego posiadania, w jakich dokładnie projektach trzyma zabezpieczenie dla swojego stablecoina. A USDC niestety, ale jako token spółki giełdowej, czyli Coinbase, która jest notowana na amerykańskim Nasdaqu, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, gdzie są właśnie ulokowane te środki. Także cały rynek od razu się dowiaduje w momencie, kiedy dochodzi do upadłości tych firm, gdzie Coinbase jest zaangażowany. Tutaj mamy spadki o minus 16% w ciągu ostatnich 2 dni na akcjach giełdy Coinbase. Także było odbicie na tych akcjach, podobnie jak na większości krypto. Akcje odbiły o 177%, a teraz dochodzi do spadku, utraty wartości o 39%. Także podsumowując, zauważcie, jak duże ryzyka są w świecie krypto związane niekoniecznie z waszymi złymi działaniami. Tutaj to, co robi Coinbase ze swoim stablecoinem, ma wpływ na wszelkie projekty, które trzymają swoje środki w pulach związanych właśnie z tym stablecoinem. I te spadki o 9% są tym spowodowane. Jeśli dojdzie do dalszego oderwania od pega, dalszego depegowania z 90 centów spadku do 50 centów, no to tutaj te spadki oczywiście zwiększą się do 50%. Także zauważcie, jak duże jest ryzyko inwestowania w kryptowaluty. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski, bo inaczej zbankrutujecie.